Jest piątek, 9 grudnia. W tym świętym czasie oczekiwania równajmy ścieżki naszego życia. Na początku uświadom sobie, że za chwilę spotkasz się z Panem. Usłyszysz, jak mówi o Janie Chrzcicielu i o sobie. Wsłuchaj się w te słowa i wyobraź sobie, że jesteś wśród słuchaczy. Niech się doliny podniosą w górę, a wszelka droga podąża prosto do swego celu. Bo już się zbliża Zbawiciel świata. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan. Nie jadł, ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Jezus nie pochwala skupiania się na zewnętrznych zachowaniach i szybkiego oceniania. Ważne jest to, co znajduje się głębiej, motywacje, jakie stoją za zachowaniem Jana Chrzciciela i Chrystusa. Zatrzymanie się na wyobrażeniu utrudnia dostrzeżenie skarbu, jaki znajduje się w środku. W jaki sposób ty podchodzisz do tego, co nowe i nierozpoznane na drodze twojej wiary? Prawdopodobnie byłoby o wiele łatwiej, gdyby Bóg podał jeden dokładny sposób, w jaki należy żyć, by o nim świadczyć. Jednak tak się nie dzieje. Jezus, Jan Chrzciciel, prorocy, święci są najlepszym dowodem na to, że z Bogiem żyje się na różne sposoby. Nie ma gotowych rozwiązań. Są jedynie wskazówki na drogę. Jakie uczucia i myśli pojawiają się w tobie, gdy to słyszysz?
Na pierwszy rzut oka postawa Chrystusa i Jana Chrzciciela są przeciwstawne. Jednak sam Jezus wspomina, że mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Ty także jesteś zaproszony do tego, by głosić Królestwo na jedyny i niepowtarzalny sposób, który wyznacza ci Bóg. Zastanów się, jak możesz wpisać się w tę misję, trwającą już od ponad 2000 lat. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan. Nie jadł, ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Na koniec modlitwy porozmawiaj z Jezusem jak z najlepszym przyjacielem. Opowiedz Mu o tym, co poruszyło Cię w czasie tej modlitwy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.